Cześć Wam, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki nietypowy filmik na temat fluxa, którego będziemy przekładać do strzykawki, którą kupiłem w aptece for single use. Oczywiście to będę używał o wiele razy więcej. 20 ml pojemność tej strzykawki. Tutaj mamy pojemność tego 10, prawdopodobnie mililitrów. Flux Amteha. Zakupiony w GoTroniku. Niestety nie mam do niego ani tej końcówki, którą się wkłada na tutaj na koniec tego, żeby ten flux ładnie dozować gdzieś na płytkę, ani nie mam też drugiej końcówki z drugiej strony. Dlatego kupiłem strzykawkę w aptece i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Igłę wziąłem najgrubszą, jaką się dało. Oczywiście pani patrzyła się na mnie w aptece, jakbym był jakimś ćpunem, ale mnie to akurat najmniej interesuje, co ona myśli. I teraz sobie przełożę tego fluxa najpierw do tutaj do pojemniczka na jajka, a potem zassam go strzykawką. Przynajmniej myślę, że powinno mi się to udać w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie, czy nie będę musiał rozrzedzać tego topnika. Także wypycham cały topnik, jaki jest tutaj w tym opakowaniu do tego pojajku. Powiem Wam, że nie jest to takie proste. No, trzeba się trochę będzie namęczyć. Dobra, wypychamy go. Widzicie, jak to idzie? Do samego końca. Dobra, cały jest już wypchany. W sumie dużo go tutaj nie ma tak naprawdę. To trzeba będzie wyczyścić oczywiście. Z tym nie wiem, co zrobię. Prawdopodobnie zostawię. Być może kupię w sobie w przyszłości końcówki do takiego czegoś. No i dobra, i teraz trzeba by było tego fluxa nabrać ze strzykawki, ale wiecie co? Ja jednak postanowię, że rozcieńczę go troszeczkę z izopropanolem może. Tak mi się zdaje, że tak zrobię. On jest troszeczkę za gęsty. Zastanawiam się teraz. Aha, dobra, to nawet mógłbym do strzykawki nabrać. Albo nie. Albo dobra, już. W sumie mógłbym do strzykawki nabrać. Już mogę założyć igłę na strzykawkę. I wtedy sobie zaczerpniemy. Tylko trzeba uważać, żeby się nie ukłuć, oczywiście. I teraz nabierzemy sobie trochę tego izopropanolu. Najpierw muszę. Troszeczkę kijowo idzie przez tą strzykawkę. Dobra, dodajemy. Ile mi się uda dodać, tyle dodam. O, teraz więcej mi poszło. Dobra. Teraz ja bym chciał sobie go wymieszać. Do tego celu użyję wykałaczki. Akurat mam ją pod ręką. Zobaczymy, jak to się nam tutaj wymiesza. Chcę zrobić taką mieszankę, żeby to łatwo mi zassało się do strzykawki. Ale widzę, że tutaj ten topnik jest troszeczkę, powiedzmy sobie, zbyt gęsty. Tak więc jeszcze dodam sobie ipy, żeby rozpuścić to. Bawimy się troszeczkę w chemika teraz. Powiedzmy sobie szczerze, że zaczyna się coś tam już rozpuszczać, ale niestety to jeszcze jest chyba zbyt mało, żeby móc swobodnie sobie nabrać do tej strzykawki. No teraz to już wziąłem naprawdę dużo tego. Izopropanolu. Dobra, wymieszajmy sobie to. Potem trzeba będzie i tak umyć w kuchni dokładnie tą do jajek.
Jeszcze trochę. Mam nadzieję, że nie zajdzie jakaś reakcja, która ten topnik jakby uszkodzi. Ale już widzę, że jest o wiele lepiej. Jeszcze troszeczkę. I myślę, że będzie idealnie, żeby to nabrać do strzykawki. Myślę, że to trzeba będzie bardzo dobrze wymieszać. Powiedzcie mi, czy wy macie jakieś takie swoje różne pomysły, żeby używać topnika, dozować go na płytki. Bo jak wiecie, oglądając różne filmiki na YouTubie, dużo ludzi używa właśnie takich strzykawek Amtecha, na którymi dozują ten cały flux. I to jest bardzo fajne. Dobra, powiedzmy, że nam to się wymieszało. Teraz tak o, ja sobie ściągnę igłę. I teraz postaram się nabrać to do strzykawki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zamknę najpierw jeszcze ipę, żeby jej nie wylać przypadkiem. Dobra, ipa odłożona. Także lecimy z tematem. Zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Oj, myślę, że może być trochę trudno. Wiecie co? To nie jest tak, jak ja myślałem, że będzie. Cała ta jest uwalona. Nie. To mi się wydaje, że to musi być jeszcze rzadsze. Tylko teraz trochę dałem dupy i będę musiał jakoś zrobić tak, żeby sobie nie uwalić maty całej. Widzicie? Nie poszło to tak, jakbym chciał. Wiem, że jeszcze muszę na pewno dolać ipy, tak żeby to po prostu do tej strzykawki za jednym zamachem wciągnąć. Także jeszcze sobie ją rozcieńczymy. Tak, żeby była jeszcze bardziej rzadka. Być może potem ta ipa, jak w tej strzykawce odparuje, to będę miał tą konsystencję, powiedzmy taką, jakby sprzed tego dodania ipy. I tak bym chciał, żeby się stało. Także dobra, nie szczędzę tej ipy. Trzeba rozrzadzić to jak najbardziej się tylko da. I ładnie za jednym pociągnięciem ciągnąć to do strzykawki. Mało tego jest. Mam jeszcze taki pomysł, żeby wiecie co zrobić. Tutaj wam pokażę. Mam taką pastę lutowniczą i też myślę, żeby ją rozrobić z ipą i do strzykawki potem wciągnąć. Dobra, teraz lecimy z tym. Okej. Chyba lepiej, ale nie do końca. Bo jeszcze zostało mi troszeczkę tutaj w tym tym. Także myślę, żeby jeszcze to rozrobić z ipą. Tak, żeby naprawdę to było rzadkie. I wtedy dobra, zobaczymy jak to teraz pójdzie. Ale już o wiele lepiej jak się to bardziej rozrzedziło. Ile nagrywam? 10 minut. 10 minut na temat takiego czegoś. No ładnie. Myślę, że nazwę chyba tytuł
taki, że zastosowanie go, jakby to powiedzieć, przedmiotów z gospodarstwa domowego w elektronice, bo tutaj nie tylko chodzi o strzykawkę i próbę nabrania do niej fluxa, ale także o na przykład gąbki, które można użyć ze sklepu gospodarczego w elektronice, jakieś szczoteczki do zębów nawet używamy przecież do czyszczenia płytek. Też takie metalowe czyściki, czy jak to nazwać? Dobra, postaram się teraz to nabrać. Czy mi się to udało? No, niby na tej strzykawce jest 10 ml. Teraz pytanie, jakby to. Zrobić, żeby. Kurczę, tak nie do końca mi się to podoba. Powiem wam szczerze. Już bym wolał, ale tak nie, muszę to po prostu zassać. Innej możliwości nie ma. Dobra, słuchajcie, to chyba będzie na tyle. Ja teraz postaram się wyczyścić tą strzykawkę. I co teraz zrobię? Teraz na pewno po wyczyszczeniu jej. Nie, no nawet spoko może będzie. Zobaczymy, jak to będzie się dozowało gdzieś na jakiś filament. I teraz co muszę zrobić? Nałożę sobie końcówkę tej igły na to i wiecie co zrobię? Utnę tą igłę tak, żeby ona wystawała jak najkrócej. Ha, powiem wam, że taką igłę niełatwo jest tak ładnie uciąć. Ja pierdzielę, słuchajcie, to są bardzo mocne takie kominereczki, ale nie dają jej rady uciąć, bo chyba ta igła jest jakaś stal hartowana, podejrzewam. No i już wiem, że nie zrobiło mi tego tak, jak powinienem, bo jest spłaszczone. Nie ma dziurki, także albo będę musiał to uciąć mini szlifierką, albo teraz odgiąć to jakoś kominerkami, bo jest lipa, lipa naprawdę. Tak, dopiero kominerkami to ścisłem, to jest, zrobiła się dziurka. Tego nie zobaczycie, ale ja teraz postaram się tą strzykawką gdzieś tutaj. A, jeszcze będę mógł sobie ją zabezpieczyć ogólnie. No, nawet super pomysł. Teoretycznie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce się sprawowało. Tą resztę to już i tak sobie gdzieś umyję. Bo kurde, naniósłbym to na jakąś płytkę elektroniczną. Szukam czegoś pod ręką, czy nie ma. Nie ma. Dobra, to naniesiemy sobie na ten papier tutaj troszeczkę. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. Może ja wezmę na bliżej kamerki, wstawię ostrość. Ok. No dobra, już rękawiczkę poświęcę i tak ją zdejmę do tego. Zobaczymy. Patrzcie się, czy to będzie leciało. Ok.
Coś tam wyleciało. Coś tam wyleciało. Okej. Wyszło jak wyszło. Sami to ocencie. Ja na tym zakończę filmik, bo troszeczkę zrobiło się nie tak jak chciałem wszystko pomyśleć. Teraz mam dużo tutaj do czyszczenia. Rękawiczki. Rękawiczki tak wyrzucę, ale dobra, będę musiał ipą sobie doczyścić troszeczkę tutaj różnych rzeczy. Najpierw szczoteczkę wezmę, wyczyszczę. Okej. Szczotka wyczyszczona. Duszę sobie ją na bok. Teraz jeszcze troszeczkę tą strzykawkę wyczyszczę. No i powiedzmy, że mamy zrobioną taką strzykawkę do zastosowań w elektronice. Jak to się sprawdzi, to wyjdzie w praniu, jak już będę sobie coś tam chciał na przykład wylutować, zastosować tego topnika. Chociaż ten topnik, on najbardziej mi się wydaje, że się nadaje pod jakieś układy BGA, coś w ten deseń. I to by było na tyle. Więcej nie nagrywam, żeby nie przedłużać tego filmiku. Powiedzcie mi, czy podobało Wam się coś takiego? I czy macie jakieś swoje patenty w elektronice z użyciem przedmiotów z gospodarstwa domowego? Pozdrawiam, trzymajcie się.